poniedziałek rano wystartowało głosowanie na projekty zgłoszone do przyszłorocznego suwalskiego budżetu obywatelskiego. Jak już informowaliśmy, 100 tysięcy złotych ma być przeznaczone na realizację najmniejszych pomysłów. Tych zgłoszono 11, ale szanse na zrealizowanie ma nieco ponad połowa z nich. Gdyby chcieć ziścić wszystkie pomysły zgłoszone w kategorii projektów małych, trzeba by niemal 2 milionów złotych. W puli jest mniej niż 1/3 tej wartości. Może więc być tak, że z 15 pomysłów zostaną zaledwie 4. Ostatnia kategoria to najkosztowniejsze propozycje mieszkańców. Na realizację ich pomysłów samorząd zadeklarował niemal 2 miliony. Projektów jest 10 i do tanich nie należą. Jeśli mieszkańcy wskażą najdroższe, do realizacji trafią zaledwie 2. Głosować można elektronicznie i tradycyjnie, wykorzystując papierowy formularz. Internetowych wskazań można dokonywać na stronie budżetobywatelski.suwalki.eu. Natomiast w wersji papierowej karty zbierane są do urn stojących w 3 lokalizacjach. To hol Suwalskiego Ratusza przy ulicy Mickiewicza, siedziba Akwaparku i budynek Centrum Handlowego Plaza.